Siemanko widzowie, witam was w kolejnym materiale na tym kanale, a dzisiaj drugi i chyba ostatni opening czarnopiątkowy. Nagrywam to już po wszystkim, po całym otworzeniu wszystkich paczek, wszystkich rozbudów i tak dalej, także no jeżeli oczywiście wam się spodoba i chcecie delikatnie więcej tych rozbudów, o czym wspominałem na końcu tego materiału, w sensie no wspomniałem o tym wcześniej, ale zobaczcie to na końcu, no trochę powalone, ale nieważne, to zostawcie trochę łapek w górę, jeżeli wam się spodoba film, to zostawcie suba, no i jeżeli wbijecie 10 tysięcy subów do końca roku, to gole głowę na Ronaldo Nazario. Pewnie nie wbijecie, bo to dużo, ale jak wbijecie, to to zrobię. Sprawdzajcie linki w opisie, Discord, Instagram. A jeżeli chcecie dołączyć do tajnego, prywatnego Discorda handlowego, to też takowy link się w opisie znajduje. No i tutaj pewnie zastanawiacie się, czemu teraz nie są te paczki na żywo. Dlaczego tutaj jest taki mój głos dograny później? No z tego względu, że trochę paczek sobie na drugi Black Friday'owy opening przygotowałem. No i pokażę tutaj najlepsze trafy, bo no za dużo tutaj nie było, jakieś walkouty, foderów, jakieś inne takie dzikie węże, chuje moje itd. itp. Więc no, ten opening nie był jakiś giga ciekawy, no nie chciałem wrzucać openingu, gdzie nic się nie dzieje i że no trafiłem tam, nawet żadnej karty chyba nie trafiłem za 100 tysięcy monet, więc no tak trochę Lipton, nie? Ale stwierdziłem, że jednak zrobię te rozbudowy, że skleję rozbudowy Ligę Premium, że zrobię ich trochę, mimo że to kosztowało bardzo dużo, bo wchodziły mi te karty po 1000 końców, po 900, po 1100, po 1200, a na kup teraz były po 2000, 2200, 2400, więc no, wyszło mi to dużo taniej, więc trochę rozbudów zrobiłem, później trochę jeszcze tych kart po 2000 zgarniałem, bo nie wchodziły. No i możecie to potraktować w sumie jako taki mały test tych rozbudów. Po tytule pewnie już wiecie, czy coś wpadło, czy nie, ale zapraszam wszystkich do obejrzenia tego materiału i życzę miłego oglądania, widzowie. Dobra, widzowie, przygotowałem kolejne paczki. Mamy tutaj, no, paczkę jedną za 45, jakąś paczkę za jedną z SBC Roberto Carlosa, pakę za 35 tysięcy, paczkę z jakimś tam rzadkim piłkarzem i 12 rozbudów premium z Ligę. No stwierdziłem, że sobie zrobię, bo trochę hajsu zarobiłem, na skład mi wystarczy, więc mogę zaszaleć, pobawić się tymi końcami i trochę tych rozbudów zrobić. Oczywiście to nie będą wszystkie rozbudowy, bo zrobię ich jeszcze więcej, gdyż no nie chcę wszystkiego dzisiaj otwierać, chcę sobie troszeczkę na jutro zostawić, żeby całego hajsu nie wywalić dzisiaj, więc no otwieramy te paczki, może coś ciekawego poleci, mam nadzieję, chociaż Renato Sancheza bym chciał z tych rozbudów trafić, bo no nie chce mi się za niego płacić 500 koła, to jest naprawdę dużo jak za taką kartę, więc no widzimy się, widzowie, jak coś z tych paczek zacznie lecieć, nie? No i jedziemy, widzowie, z rozbudowami. Pierwsza rozbudowa. Pierwsza rozbudowa Ligę. Jedna kosztowała mi jakieś 18 tysięcy. Są pierwsze ekrany. Icardi. No pewnie ten Icardi będzie mnie tu prześladował. No ale ogólnie chciałem powiedzieć tylko, że te karty na licytacji dało radę naprawdę wygrywać za 900, za 1000 końców. No to jest jak za darmo tak naprawdę te karty, bo no fakt faktem dużo tych kart mi ludzie przebijali po 2000 czy coś, ale no za 1000 to mi się udawało wygrywać maksymalnie za 1000 z 20 licytacji na 50, więc za jedno SBC płaciłem tylko jakieś 10 tysięcy, no a tutaj jak mówiłem, że Icardi będzie prześladował, to mamy go dwa razy z rzędu. W sumie to każdą paczkę z Icardi będę pokazywał, zobaczymy ile razy go trafimy. A no i będzie też dużo duplikatów zapewne, więc no troszeczkę kaski tu będzie przepalone, ale no takie życie, mówi się, trudno, kto nie ryzykuje, szampana nie pije. To może teraz jakieś argentyjskie combo z PSG, Messi Infor plus Icardi, ewentualnie Neymar plus Icardi, albo Messi plus, albo Mbappe plus Icardi, jest walkout. I znowu jest walkout z Argentyny, tym razem jest Di Maria, no nie o takie argentyjskie combo z PSG mi chodziło, chociaż gdyby tu był, a w sumie nie, dobra, nie ma tego, chciałem powiedzieć, że w sumie gdyby to był Icardi tutaj, to byłoby śmiesznie, ale, no ale dobrze, że go tu nie ma, mamy kolejny walkout, nie mamy walkoutu, kurde, no zbejtowałem się, myślałem, że to będzie inform walkout przez chwilę, ale jest to tylko Traore, którego już niewymiennego mam, więc no. Ej, pominąłem to! Pominąłem tą paczkę, bo tak patrzę ekrany, se myślę znowu Icardi, no. Icardi po raz kolejny, ale Hakimi w tej paczce! Nice, co prawda, no na tej pozycji, na prawym obrońcy będzie grał Atal u mnie w składzie, ten nowy, z ważnych transferów, więc i tak, no, nie wiem, z życia ten Hakimi mi nie zmieni, ale fajnie, że wpadł, fajnie, że coś innego. Jest walkout, jest to zwykły walkout, chyba zwykły walkout z takimi wielkimi flarami, już myślałem, że to Mbappe i tak się zamknąłem na chwilę, ale no z takimi dużymi flarami, no i jest Icardi po raz kolejny,
No, wracając, taki zwykły walkout z dużymi flarami, w sensie złota zwykła karta, rzadka, to jest tylko chyba Mbappe albo Ramos z ligę, więc w tym momencie, bo reszta ma karty specjalne, więc już liczyłem naprawdę na tego Mbappe, ale no niestety nie tym razem. Ostatnia rozbudowa ligę 8-1 plus na dziś. Znaczy na dziś, no dla mnie na dziś, a dla was na teraz i znowu jest Icardi, który będzie na pewno prześladował nas dalej, bo zrobię więcej tych rozbudów, myślę, że ze 20 albo 20 kilka, no i widzowie, wy to zobaczycie za chwilę, a ja to otworzę sobie jutro, więc tak. Dobra widzowie, kolejny dzień, kolejne rozbudowy, 15 rozbudów ligę. Chciałem zrobić ich ogólnie, tak szczerze mówiąc, 25, ale tak masywnie podbijałem te karty, że dostałem softbana i nie mogę już podbijać i mam go od wczoraj w nocy, więc w sumie to od dzisiaj w nocy. Więc no nie jest za ciekawie i pewnie zdejmą mi go znowu w nocy, no jeżeli się masywnie handluje, masywnie karty podbija w dużych ilościach, to czasem tak się zdarza, ale 15 rozbudów może z tego coś poleci, no chociaż Renato Sanchez'a jakby dało, to byłbym naprawdę bardzo zadowolony, ale no dwie paki bez ekranów to optymizmem nie napawają. Mamy pierwsze ekrany dopiero po czterech paczkach, no... Coś mi się przestaje ta rozbudowa podobać i... O, znowu Icardi. No, to dwie karty do QXL-u. No, Icardiego już miałem wcześniej w klubie niewymiennego i go nie przepaliłem, ale... No, to nie jest nieważne, bo cztery paki i kompletnie nic. No, niby powinno lepiej oddawać. Zaraz wejdę na Footbina zobaczyć, ile jest w ogóle kart z ligę 8-1. Ale mamy walkout, duże flary. To... Jezus Maria. A ja zapomniałem o tym, że... Wczoraj mówiłem, że duże flary ma tylko Ramos i Mbappe, a to jednak... Jednak ma jeszcze na was, jeszcze Donnarumma, tak jak coś, potwierdzone info. Także no, pierwszy walkout, no okej, może być, do przepałki Roberto Carlosa się przyda, a ja idę szybko, polecę sprawdzić, ile jest tych kart 8-1 plus do trafienia. No dobra, sprawdziłem i tak na oko z 26-7 kart jest tutaj chyba do trafienia. Jeżeli źle policzyłem, to niech ktoś da znać w komentarzu, ale no... No nie chcę mi się tego tak szczerze mówiąc scrollować, bo nieważne co zrobię, to i tak pewnie w co drugiej paczce będzie Icardi i w co drugiej paczce będą duplikaty do wywalenia, ale wiecie co, tego nie będę quicksellował, bo jako że mam softbana, to idę szybko przepalić te karty w SBC właśnie w kolejnym tym, w kolejnej rozbudowie i będzie paczka więcej. Jednak tego nie zrobię, bo okazało się, że mam tylko 7 rzadkich w klubie, a potrzeba 8, więc no trochę dyntka, no a dokupić nie mogę, bo mam softa, więc no niestety. Ale no mam nadzieję, że z tych 9 paczek jeszcze no coś odda, nie? No bo tak sam syf, no to chyba nie za bardzo, nie? No chyba może jednak. No nie no widzowie, jestem już trochę zawiedziony, no 6 rozbudów i tylko na was, zostało 6 rozbudów i tylko na was. Z tych dzisiejszych został trafiony. Kolejny raz Icardi w paczce, no to jest już standard, nie? Ale widziałem, że chłop z tej rozbudowy trafił Informa, Messiego i Neymara. Pogchamp. Nieźle. Fajnie. Szkoda, że mi tak nie oddało. No co prawda już na tym Black Friday Ginole oddało wymiennego, więc nie powinienem narzekać, ale no coś mogłoby rzucić z tych rozbudów, nie? I tak jak na przykład po raz kolejny, a nie, to nie Icardi, to Wijnaldum. Dobra, mam karty już na kolejną rozbudowę, idę nawet tego Wijnalduma tam przepalę. Dobra, karty na kolejną rozbudowę nazbierane i jeszcze jedna dodatkowa będzie. Nie wiem w sumie, czy zrobię kolejne te rozbudowy, bo... No jak już mówiłem, mam softbana, a dziś film musi wlecieć. Nagrywam to kolejne rozbudowy o 14.31, więc... No jeżeli ten softban nie zejdzie... niedługo, no to będzie totalna lipa, ale no nie wiem, czy chce mi się kolejną kasę na te rozbudowy przepalać, bo zobaczcie, że to jest totalny szrot. Dostaliśmy Informa, ale bez walkoutu Informa, więc wspominałem to, bo to jest zapewne Traore... O, pa, ale kombo, ty, patrzcie to, dwa Informy dostałem. Ale tego już mam, tamtego Traore już gdzieś sobie przepaliłem, więc... Więc no, i trzy rozbudowy zostały, no nie ma za ciekawie, nie? Nie powiem, że jest ciekawie, bo nie jest. Ale mamy tutaj Gigiego Donnarumę. No ale to nie jest jakiś szczyt moich marzeń, zważając na to, że Donnarumę już mam trafionego, nie? Więc muszę go squixelować i później sobie go najwyżej odzyskam, jak będę chciał go gdzieś przepalić. Więc no, w ogóle pewnie zastanawiać się, skąd mam Donnarumę niewymiennego, z jakiejś tam rozbudowy z jednym rzadkim ligę trafiłem, jak se po prostu otworzyłem. Więc stamtąd go mam. A tutaj po raz kolejny Icardi.
ostatnia rozbudowa, ta, która w sklepie została. Są duże flary, ale nie jest to Kylian Mbappe, jest to znowu Sergio Ramos, po raz kolejny trafiony z tej rozbudowy, więc... No nie jest to satysfakcjonujący traf na pewno, ale... No nie, no jeszcze bym chyba zrobił te rozbudowy, chociaż no mam softa, więc nie wiem, paczka za 100 tysięcy w sklepie. Mam na skład, nie powinienem tego robić, ale specjalnie dla widza otworzę. Specjalnie dla widza otworzę, bo jestem zawiedziony tymi rozbudowami. I coś tutaj będzie ciekawego. Hochland. 88 overalla. No i co? No nie zwróciła się ta paczka. No to było logiczne, się nie zwróci. Poza Hochlandem to nic tu nie ma. No i w tym materiale, widzowie, to chyba będzie na tyle. No zobaczcie, że chciałem jeszcze trochę kart sobie podbić. Już i tak te karty podbijają wszystkie po 2, 2300, 2400 nawet, więc wyszłoby mi to drożej niż jak licytowe mnie po 1000 i wchodziły. Ale no nawet jakbym chciał, to zobaczcie, że nie mogę, bo mi wystąpił problem. Znowu dostałem softbana i pewnie zejdzie mi ten softban dopiero w nocy, czy tam późnym wieczorem, a no nie będę rzucał filmu o pierwszej czy drugiej w nocy, więc jeżeli chcecie jeszcze jakieś kolejne rozbudowy, żebym parę zrobił, bo no nie chcę wydawać całej kasy, bo jeszcze muszę kupić Patricka Vieira do składu, a no był za 1 100 700, no za 1 110 000 był wczoraj, ale go nie kupiłem. Później chciałem kupić tego Patricka Vieira za 60 tysięcy więcej, ale no miałem softbana i nie kupiłem. Te Patryki Vieiry nie poschodziły i teraz jest 200 tysięcy, 100 tysięcy, sorry, droższy, więc no softban niestety to jest gówno totalne. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście łapa do góry. Pamiętajcie, nie róbcie tego w domu, nie otwierajcie, nie róbcie tyle tych rozbudów. Jeżeli, no chyba, że macie 10 baniek i chcecie z 500 tysięcy na to przepalić, no to spoko, nie? Wtedy to tam może ma jakiś sens, ale jeżeli macie mało końców i chcecie sobie taki opening rozbudów zrobić, to naprawdę nie róbcie tego, bo no, jak widzicie, mi nic kompletnie nie oddało, może parę foderów do przepałki, no a trochę kasy na to poszło. Także trzymajcie się, widzowie, i siemano.